Orszak Trzech Króli w Lubinie rozpocznie się mszą świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. O godzinie 12:30 wszyscy, którzy pragną wziąć udział w procesji, zbierają się na rynku, gdzie nastąpi przywitanie królów oraz uformuje się orszak. W tym roku trasa jest krótsza. Będziemy szli ulicą Odrodzenia do hali RRCS-u, czyli nie będzie to taka długa trasa jak w ubiegłych latach, także myślę, że w 20-25 minut powinniśmy przejść tą trasę i w hali RCS-u będzie druga część tej uroczystości. Tak zdradzę tajemnicę, że w tym roku właśnie postanowiliśmy, żeby te dwie sceny na rynku i w hali były ze sobą połączone tak tematycznie. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Lubina i okolic. Warto wziąć udział i dołączyć w przebraniu, przekonuje ksiądz Marcin Kozyra. Przywitamy na rynku orszaki Trzech Królów i tradycyjnie będzie to orszak czerwony, orszak zielony i orszak niebieski. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina i okolic, żeby ubrali się w takie stroje. Zapraszamy też do ubiorów, na przykład w stroju góralskim albo w stroju aniołów. Orszak Trzech Króli w Lubinie organizują Salezjańska Szkoła Podstawowa imienia świętego Dominika Savio i Liceum Salezjańskie imienia świętego Jana Bosco z Lubina we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubinie.